Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Alien Dawn. Wszyscy ładnie, pięknie śpią na materacach ze słomy, ale trzeba by było ich rozbudzić, nie? Dobra, mamy ich. Ty badasz nam struktury. Oczywiście będzie potrzeba dużo drewna później do tych struktur. Ale to z czasem sobie zbudujemy spokojnie wszystko. Ja myślę, że nawet magazyny byśmy mogli pobudować i tak dalej. Później też z takich budynków, ale to... O, przeszukano, jakieś buty znalazłem tutaj, proszę bardzo. Nie wiem, czy ktoś to za... A, i też widziałem podpowiedź, żeby zrobić im... Tylko gdzie to... O, żeby nie jedli surowizny. Bo się mogą... potruć. Bidaczki. To zróbmy od razu to. Śpi na ziemi, jedz na stojąco. A, i tutaj, żeby odebrał atak. Znaczy, dobra. To zrobimy tak, żeby nie jedli tych surowych warzyw. Bo i tak mamy tutaj kucharza, dobrą panią Emelin, która się zna na gotowaniu. I która teraz nic nie robi. Bo ugotowała, co mogła. Ale ten tu żre, no to zaraz będzie musiał się... Te, kolejne. Transportuje drewno, tam widzę, nasz kolega. Drewna będziemy dużo potrzebować, tak więc powiem szczerze, że... Bo te chyba przebadaliśmy drewno, tak. To myślę, że tutaj nawet to możemy pościnać. Nie kapsuła, tylko te, o, cyk. Niech to pościnają wszystko. Czy to jest przebadane coś? Tak, bo to jest kuk zboże. Ale czy my ściąć to nie chcemy. Widziałem też podpowiedź, że po co hodować tą roślinę z owocami. To by się też jeszcze przydało przebadać. Znaczy ogólnie też badanie, tam widziałem też podpowiedzi, żeby badać jak najwięcej. O, proszę bardzo, syntetyczna kamizelka znalazł w naszym tym. Ciekawe, czy tutaj randomowo poubierają się to w te rzeczy, czy też jak to wygląda. Mógłbym im przypisać konkretne rzeczy na pewno, ale, znaczy, jeżeli tam nie... mają buty tutaj niby, nie? My tu mamy... Nie wiem, czy to nie są lepsze buty, ale dobrze. Czy mamy tutaj takie coś... Aktywności, harmonogram, pomoc... Właśnie, brakuje mi takiego czegoś, co mieliśmy w rewardzie. W sensie takim, że przypisujemy im, że mają konkretne jakieś ubrania nosić albo coś takiego. No tutaj widzę, że też tego nie możemy zrobić. Chyba czapeczkę nawet. Wybierz kurtkę. O, mógłbym nawet jej kurtkę tutaj, proszę bardzo. Albo inne buty. Ci mają kurtki, widzę. No to może tutaj przypiszemy tą syntetyczną. Chociaż, no... Niech ona sobie założy tą syntetyczną kurtkę. Bo ona jako jedyna nie ma. Żeby ci później za gorąco nie było, nie? Żebyś nie marudziła później. Że o, ho, ho, gorąco, ciepło, dupę. No. Dobra. Oczywiście naraz ścina drzewa, tak więc wcale się nie ubija. A propos właśnie też tych przypisań, bo to, że naraz ma jedynkę tylko przy leczeniu, to nie znaczy, że on nie będzie robił tych wszystkich innych rzeczy, bo on jak on ma też dwójkę przy zbudowaniu. On jest w sumie najlepszym budowniczym, chociaż z tych budowaniem to tutaj widzę, wszyscy kiepsko mają. O, rację zdobyli. No dobrze, bo bardzo elegancko. No i on jest w sumie najlepszym budowniczym, ale też nie takim dobrym. I oczywiście on jest też najlepszym tym lekarzem, znaczy może nie najlepszym, ale jest lekarzem. I to, że on ma tutaj jedynki, to nie znaczy, że on tych rzeczy nie będzie robił. On tak naprawdę ma najwięcej ze wszystkich zapisanych czynności. To, że ma tutaj trójki, on po prostu w pierwszej kolejności będzie robił te rzeczy,
albo później te, które są od lewej na tym samym poziomie. Czyli jak ma zbierz na trójce i zna zetnij na trójce i choduj na trójce, to w pierwszej kolejności robi tą, zbiera, jeżeli to jest co. Później ścina, jeżeli jest co, i później kolejne rzeczy, nie? To, że on ma tylko tutaj jedynki, to on ma przypisanych tak naprawdę najwięcej czynności. Tak więc on będzie pomagał, kiedy będzie mógł w innych po prostu rzeczach. O, na przykład teraz poszedł przeszukiwać tutaj te rzeczy, nie? Bezczynni, dwie osoby. Na życie. Może po prostu im damy, żeby ścinali. Czekajcie. Kurczę, czy my mamy kogoś jeszcze, kto może mógłby. Obserwuj. Przypiszmy tych dwóch może do obserwacji. Aczkolwiek oni nie są w tym najlepsi. Niech tutaj tą szerokolistą ten ktoś obserwuje. No właśnie, ten tylko zamiast badania teraz będzie obserwował, nie? Wiecie co? Zróbmy inaczej. Temu zrobi obserwuj na dwójce. Tutaj na trójce. Zróbmy tak. On przede wszystkim powinien badać. Faktycznie. Dobra. Skusiłem go do badania. Zjedzono na stojąco. No właśnie, trzeba by było też zbudować jakieś stoły może tutaj. Ale to kurczę, w pierwszej kolejności jednak bym chciał zbudować już sobie budynek, gdzie będziemy już po prostu robić stołówkę jakąś. O, żardzo. Simon, jak sobie tutaj bawi się w szczelanie. Ohoho, Emeline! Z jakiej odległości, proszę bardzo. Kto by się spodziewał po niej takich tutaj agresywnych zachowań. Pani kucharz, niby, a proszę bardzo. No i proszę, ćwiczenia też strzeleckie. Widzicie, nie trzeba polowania, żeby oni trenowali też strzelanie. Bo oni mogą na tym ćwiczyć tutaj do strzelania, nie? I dlatego ja nie będę przypisał do wszystkich polowanie, bo to też, no, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie ma sensu, żeby wszyscy latali później za polowaniem, nie? Niech jeden się w tym specjalizuje. A, i proszę bardzo, od razu też. Emeline i Simon tutaj zepsuli, a naraz naprawił. No cóż, ktoś musi. Zakłócony sen. No niestety też, jak śpią w takim miejscu, to nie wysypają się, nie wyśpią się dobrze. Ale to wszystko, jak wiadomo, da się niedługo wszystko naprawić, zrobić. O! Podstawy budowania mamy. Uuu, panie kochany, zobaczcie, ile tutaj nowych całkiem rzeczy nam tu odkryło. Ojej, naprawdę sporo. Dobrze, to teraz tak, bo chciałem tylko sprawdzić, jak tutaj z tymi ziemie. Tu są jeszcze dobre ziemie. Ja myślę, że wentylację też tutaj, proszę bardzo, nam odkryło. Będziemy sobie robić podłoga, posadzka. A, to stylizacji jeszcze można. Ściany, dachy, pomieszczenie. Ja oczywiście sobie sam wszystko będę chciał porobić. Futryna, małe okno, okej, drewniane. Dobrze, to co? Ziemia, siano. Nie. Ja bym chciał wszystko z drewna. Nikt nie posiada. Ożesz ty w mordę, kopany. Budowanie na poziomie drugim potrzebne. Ojej. A naraz ma na poziomie pierwszym. Ile mu jeszcze brakuje tak? Żeby się wytrenować do poziomu drugiego.
On wtedy musiał sporo budować. Tak, on jest budowniczym. Zobaczmy. Zbuduj. Dobra, bym musiał wytrenować chociaż jego na poziomie drugim, żeby zacząć budować chatę. Naraz. Dobra, jak to wygląda z jego skillami? Budowanie. No. Sporo musi jeszcze zbudować. No dobrze. Dobrze. Staram się co tutaj wykombinować. Będę musiał coś kazać budować, tylko żeby to też miało jakiś sens i nogi. Później będę musiał, będę mógł to rozbierać też, nie? Właśnie, ciekawe czy za rozbiórkę on też dostaje... Właśnie, bo zobaczmy sobie aktywność. Buduj. Rozmontowuje, naprawia, buduje, odbudowuje. Dobra. Ojej, dobra, to co? Szafa wydaje się najbardziej skomplikowaną do budowy. To będziemy ukazać budować szafę, tak? Dobra, może też zobaczmy jak tam wygląda nauka. Bo będziemy mogli też sobie jakieś badania przeprowadzić nowe. Siedne kiełbaski, nie za bardzo oswajanie zwierząt, krawiectwo. A weźmy kiszenie może, spróbujmy odkryć. Jak już będziemy hodować jedzenie. Dyniomelon mamy 14. 140 tak naprawdę. Odkrycie, dymkowiec. To jest to? Czy co to jest? Nie, tamto. Dymkowiec. Szerokie liście tej rośliny do złudzenia przypominają rzadki drogi gatunek tytoniu. Na mojej ojczystej planecie zakazano go kilka lat temu i od tamtej pory jego cena wzrosła jeszcze bardziej. Nie pytaj skąd to wiem. Tak czy inaczej, jeśli mam rację, to te liście dymkowca zawierają stymulujące alkaloidy, których moc można wydobyć poprzez suszenie liści. Potem wystarczy je zmielić i nabić fajkę, by pozyskać wspaniały środek poprawiający humor. Żadnego kaca i innych efektów ubocznych, ale mi wiadomo. Się dopiero okaże. Zbieranie, sadzenie, suszenie, tak, wytwarzanie fajek do palenia odblokowuje. Parzenie herbaty. Będę mógł herbatę z tych liści tutaj tworzyć. No. Jadalne. Dymkowiec. Można zasadzić. Albo po prostu pozbierać stąd. To ciekawe. Czy to mi dało jakiś dostęp do... Nie. Nie dało mi żadnego dostępu. Nowa nic nie robi. To niech się postara i niech coś zrobi. Na raz. Właśnie, zobaczmy ile on wbił tego expa poprzez te budowanie. No dobrze. Odbuduj albo rozmontuj. Zobaczymy ile mu to da. Odkrycie mięsawki. Mięskawki. Mięsawki? 3 czy 7. O, to chyba nic nie daje. Dobra, ale zobaczmy co to jest ta mięsnawka. Ta niepozornie wyglądająca roślina z owocami jest zaskakująco mocna i nieugodna się pod ciężarem swoich plonów. Same owoce z początku nie wyglądają zbyt apetycznie, a lecz dojrzałe stają się soczyste i zachęcające. Nazwę je mięsnawkami, bo przypominają pewne warzywo, które dobrze smakuje w kanapce z wołowiną, a przynajmniej mi tak mówią. Okej, okay. Odblokowuję sadzenie mięsnawek. Słuchaj, chłopie. Buduj. Weź ty zbuduj jak najwięcej tych. Z kontrolem. Cyk, cyk. Bo musimy wytrenować u niego przynajmniej drugi poziom. Zobaczmy jak to wygląda tutaj, budowanie.
No to tutaj wbija poziom. No musimy jego wyćwiczyć, żeby ten drugi poziom chociaż uzyskał. No i później pójdzie już jak z górki, tylko że no... Bezczynni. Bezczynni. Ach, kurde lenie. Tutaj proszę obserwować. Ktoś by mógł od te zwierzęta poobserwować. Mam nadzieję, że nie są agresywne w stosunku do mnie. Panie Naraz, proszę tutaj ćwiczyć budowanie. O, zbadano kiszenie. Dobrze. Zboże w napoje alkoholowe i warzywa w pikowane warzywa. Ja bym to spróbował sobie zbudować. Niech będzie. Tak. Tutaj kichawy położymy. Niech będzie. Zobaczymy, jak to zadziała też, nie? Jak tam pan Naraz? Do połowy budowania tutaj, proszę bardzo. O! Ja bym tutaj fermentował piklowane warzywa. Cyk. A 100 surowych warzyw. Niech tam nazbiera, niech zrobi nam 10, powiedzmy, tych piklowanych. Good. To będę musiał też uważać, żeby pozbierać też, nie? Duży posąg. Odkrycie. A, właśnie tutaj odkryliśmy draka, nowe zwierzę tutaj w ogóle też. Wzory na grzbiecie tego zwierzęcia o dużej i płaskiej głowie przypominały mi małe owady zwane drakami, które występuje na mojej rodzinnej planecie. Dlatego nazwę je draka. To zadziwiające, ale zdają się być pokojowo nastawionymi roślinożercami. O, a ja się ich bałem, nie? Wysoko umiejscowione oczy pozwalają im wypatrywać drapieżników i inne zagrożenia podczas żerowania. Jeśli zostaną osaczone, potrafią bronić się długimi, silnymi przednimi odnóżami, których zakończenie przypominają dość zatrważające szczypce. Posąg draki w ogóle odkryliśmy właśnie. No też. Ten... gdzie to było? Rekreacja? A po co mi ten posąg draki? Tak, tylko się tak, wiecie, no tak się zastanawiam tylko. O, krzaki na przykład jeszcze możemy obserwować. Drzewo. Jeszcze mamy tutaj co odkrywać tak naprawdę. A tutaj już nie mogę rozbudowywanie tego statku zrobić, bo nie mamy już kolejnej jakby... No właśnie, aha nie, eksploracji to jeszcze nie możemy robić, bo nie mamy do tego odpowiedniego sprzętu. Ale badania bardzo chętnie bym jakieś zrobił. Może nie broni, no mamy te pistolety, to takie no, średnio. Może faktycznie rozmontowywanie statku, bo wtedy będziemy mogli rozmontować ten statek. Niech na razie tak będzie. I wszyscy śpią. Ja bym też pozbierał... Tutaj. O, dynie, niech tam pozbierają też. O, czy ona krwawi tutaj? Tu widziałem jakieś... No, jakieś tutaj coś się stało. Bawienie, lekki ból. Coś go ugryzło w tylną nogę. Nie zagraża życiu, ale dobra. No i tak przeżyje. Ale z kim się tutaj lało to coś? To jeszcze są inne zwierzęta. Może oni między sobą jakoś walczą. Zbiera Emeline. Dobra, to dobrze. Czemu ona nie poszła spać? Co ona taka harda? Nie chce jej się... Kurde, widzę Emeline całą nockę pracuje. Dobrze, dobrze. Pali się. Budowanie, jak to wygląda? No. Coś tam pomału. Ja w sumie też byśmy mogli porobić meble, tak naprawdę ten stół z krzesłami. Większy czy... Większy sobie od razu postawmy. O, drewno, oczywiście. Może jednak właśnie zróbmy tutaj stół.
O. W ten sposób. Cyk. Do tego krzesła. Drewniane. A. Nie stół. Krzesło. Tu. Tu i tu. Żeby też ten sobie poćwiczył budowanie. Bo to chyba później możemy przenieść, nie? Tak, przenoszenie. Możemy to po prostu przenieść później do budynku. Jak już będziemy ten mogli budować. Jak tam, panie, naraz z budowaniem? Miejsce w schowku 30. Miejsce... O, te szafy mają więcej... A, tylko że one mogą tylko chować takie rzeczy jak strój i tam takie rzeczy, nie? No, dobrze. Rozmontuj. Jakiś skrót jest do tego, żeby rozmontować. Dobra, czekajcie. Tak? Anuluj rozkazy, nie rozmontuj. Nie odbuduj. Czemu tego nie mogę rozmontować? A nie, jest, rozmontuj, dobra. Nie wiem. Panie naraz, jak panu budowa wychodzi? No, jeszcze chwila, jeszcze jakąś... Coś jednego byśmy zbudowali. Coś jednego byśmy zbudowali. I myślę, że... Aha, proszę to obserwować, dobra. Może coś z mebli, stół nie. Dobra, zbudujmy to w inną szafę. To powinno mu dać drugi poziom. Mam nadzieję. Muszę się poszedł zajmować przeglądaniem skałki. Nowa nic nie robi. A to nowość. Panie! Panie naraz! Ty się bierz do roboty. Budowanie, a nie. O! Mamy drugi poziom! Mamy to! Mamy... Dobra, no to teraz możemy, kurczę, zacząć planować nasze, tutaj proszę bardzo, podłoga z desek, podłoga z drewna. Dobra. Nowy rozbitek, co? Ktoś do nas przyszedł tutaj. Błaganie o pomoc. Nazywam się Jack Davis. Chyba poznaliśmy się na statku. Po uderzeniu w ziemię moja kapsuła została zmiażdżona. Wszyscy pozostali zginęli. To zmusiło mnie do radzenia sobie w pojedynkę, ale szybko skończyły mi się racje. To pozbawiło mnie nadziei. Od wielu dni przemierzałem gestwiny w kierunku dymu, który wydobyła się z waszego obozu. Pozwólcie mi sami dostać. A mógłbym cię pierw sprawdzić? O, tutaj jesteś. Walka. Teraz zobaczmy, kim jest Davis. Mężczyzna, wiek 55 lat, 80 kg, czyli taki starszy niż te nasze reszta ekipy. Instruktor walki, czasem zwiększa skuteczność innych w walce. Lubi owsiankę i ćwiczenia strzeleckie. Po odbyciu setek misji bojowych na dziesiątkach planet, Jack Pułkownik Davis pozostał skromnym i trzymającym się na uboczu człowiekiem. Zalicza się do tych, którzy wolą, by inni uważali ich za głupszych, niż są w rzeczywistości. To niesamowicie silny przywódca, który z powodu bezczelnej szczerości znieważył przełożonego o jeden raz za dużo. No mam nadzieję, że nie będziesz wyzywał tutaj moich ludzi. No ale to weźmy go, nie? Im więcej ludzi, tym wytwarzanie ma zainteresowanie, tylko niskie. Sprawność. No dobra, chodź. Chodź. Chodź do nas, kochany Jacku Danielsie. No, tobie damy też wytwarzanie. No, ty byś mógł
obserwację tutaj mieć. Nie, w takim razie. Tu coś zostało odkryte, Jack nic nie robi. Czekaj, czekaj, bać, tobie ustawiam wszystko pierw. Leczenie? Nie, nie będziesz lekarzem. Budowa... O, ty masz dwa... budowanie ma na dwójca, ja tutaj się kurde wpijam na rasa. Polowanie? Oczywiście. Tego nie, zbieranie nie. O, w polu też byś mógł pracować. No, dajmy mu dwójkę. A nie, czekajcie. Aha, tylko zbiera... ścinanie. A tu już nie za bardzo. Dobra. Szukanie. O, szukanie ty możesz robić. Jak najbardziej. Kopanie. To jak najbardziej. Nawet jako jedynkę bym ci dał nawet te kopanie. Czyli będzie wydobywał z kamieni. Czyli co? Czyli tak naprawdę na... Dobra. Na razie niech tak zostanie. Gotowanie to tylko niech się Emily zajmuje. No tutaj by było fajnie tobie to podbić. Kurczę, no kurczę, tak teraz patrzę na niego i całkiem dobry chłop tutaj jest. Badanie niech tylko on się zajmuje, ten jeden gościu. Dobra. Tak to jak wygląda, nie? Co tu w ogóle nam odkryli? Szerokolistny krzew. To zwykły krzew, który można ściąć na patyki. Nie widał mi się w żaden sposób interesujące. A. Złoże rudy. To interesująca skała zawiera nieco rudy metalu, którą można wydobyć i przetopić. Okej. Okay. Super. Możemy tak. Mięsawki nam tutaj już jakiś czas temu odkryło i krzewy, które możemy robić patyki. Okej. Okay. Żeby po prostu krzewy. Bezczynni. Dobrze, zacznijmy w takim razie budować nasze chatki. Słyszę, on też dynie, widzę. Myślę, że najlepsze będzie dobrze, jeżeli po prostu mocne wsparcie, średnie wsparcie. Dobra, zrobimy mocne wsparcie oczywiście. To by był fajny był magazyn na żywność. I stołówka. Czyli na przykład domy bym zaczął budować powiedzmy tutaj. Jakie, kurczę, takie domy 3 na 4 może nie starczy? Bo każdy będzie miał chatkę swoją. Ten na 4, 3 na 4. Dobra. Tu będzie takie coś. Czyli bym musiał stworzyć 5 chatek. Wiem, że się porywam od razu na... Chyba coś mi nie wyszło też. Stworzymy sobie 5 chatek, tak? Mamy w sumie teraz dwóch budowniczych. Cyk. Cyk. Jack nie ma broni. No to niedobrze, panie Jack. Tutaj żadnej broni nie mamy, ale tutaj możesz sobie wziąć snajpereczkę. Budynki. Podłoga. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, żeby budować tak od razu wszystkim oddzielne chaty. Ale jak ma być u nas szczęśliwa załoga, to musimy zrobić im też warunki do życia szczęśliwe, nie? Taką oto wyznaję tutaj religię szczęśliwości, o. Cyk, cyk. Budynki. Podłoga. Będę musiał też drzewa na pomoc pościnać pewnie. Chłopie! Idź. A nie, to nie chłop, to nowa. Tutaj szaleje. Na pewno będę musiał pościnać drzewa. To bez dwóch zdań pewnie. Dlatego cyk. Duże drzewa, cyk. Pościnają.
zaczynamy naszą budowę. A w ogóle to tutaj widzę, że ktoś nie ma łóżka. Schowki. Obóz. Miejsce do spania, o. No mogę tylko miejsca do spania na razie postawić. Zbadano rozmontowywanie statku. O, proszę bardzo. I mógłbym wtedy już... O. Biegniesz do mnie? Dobrze, jak biegasz tutaj. Ale ty brzydki jesteś. A fuj! Ściągnij tą maskę! No właśnie, tylko z czego ja będę mógł łóżko zrobić? Nie mam materiałów jeszcze takich. Trzeba było jakąś odkryć... Właściwie na jasnych liściach. Niech nam poobserwują to. Niech nam tutaj pomarańczowe grzyby zaobserwują. Mamy naszą dynię, to już dymkowiec znamy. Tu jeszcze jest jakaś szpiczasta, czerwona roślina. Coś przydałoby się też jakąś, nie wiem, coś jako bawełnę odkryć. Mam nadzieję... O, deszcz. No to nie jest dobrze. Czy można tu jakoś priorytety dawać budowy? Bo Jack jakby nie ma gdzie spać. Ale za to lubi pracować po nocach. No to... Ach, propsujemy. Jak najbardziej. Dobra. Brak zadań w kolejce do nauki. No to trzeba by było coś... Nie, wyprawy. Wyprawy to kiedyś w przyszłości. Ale moglibyśmy jakieś badanie mu tutaj zarzucić, żeby coś tam już tam robił, nie? Przetwarzanie metalu może, bo wtedy będę mógł zrobić piec i też tutaj ten metal wydobywać. Jakby nie patrzeć. Damy mu w kolejce. O, pierwszy domek, powiedzmy, że jest, no prawie gotowy. Złom, nie, patyki, nie, drewno. Oczywiście drewniane, sobie od razu położymy ściany. Tylko czekajcie. Ja mogę od razu drzwi. Drewno, deski, drewno. A czym się to różni? Nie mam zielonego pojęcia. Wymaga ściany. Aha, no dobra, czyli pierw muszę postawić w ogóle ściany. Cyk. Tak. I teraz będę mógł tutaj postawić drzwi. Cyk. I do tego pewnie okno. Takie większe. O. Niech będzie. Takie oto tutaj, nie? Jest dobrze. Ja ten już tutaj Jack widzę. Buduje ściany. Jack i naraz. Budowniczych dwóch. Boby budownicze. Dobrze. Jeszcze tylko... A właśnie, jeszcze tylko dach też, nie? Ciano, o drewno, które poprosiłem tutaj jako dach. A to wtedy... A, dobra, wtedy tak, tutaj, cyk. A to, że ten tutaj dach jest, tak. Dobrze. Jeszcze trochę. O, Jack tutaj widzę też zajmuje się rozmontowywaniem. Jak to wygląda nasza żywność? Mamy dużo tych dynią melonów. Posiłki tutaj ładnie są. Tu się też fermentuje. Dobra, mamy, tak bym powiedział, spoko.
na razie. Dobrze, to teraz tak. Trzeba będzie wszędzie ściany położyć. Z drewna. Dobra. Duże, szerokolistne drzewo. Po zebraniu paru dziwacznych orzechów tego drzewa dochodzę do wniosku, że można je zasadzić i wyhodować z nich nowe drzewa, choć trochę to potrwa. Dobrze. Ale możemy sadzić już takie też. Małe, możemy duże sadzić. Dobrze, to teraz to. Ściany. Deski, drewno. A, to też moglibyśmy takie, ale dobra, takie jest ładniejsze. Cyk, 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 cyk. Budynki, ściany. Cyk. Dobra. Budynki, ściany. Cyk. Okej. Drzwi, drewno. Tak. Okna sobie zrobimy też wszędzie, w tych budynkach. Żeby mogli ze sobą rozmawiać. Naprzeciwko, tak widzą, przez okno nie muszą wychodzić z domu, tylko będą krzyczeć do siebie. Dobrze. Czy my tutaj już... O, my tutaj już mamy, tak? Za mało materiałów. Czyli tak naprawdę będę musiał jeszcze pościnać drzewa. Ale to myślę, że możemy się tutaj tym zająć. O tu, cyk, wyciąć las. A, tutaj jest... A, dobra, czekajcie, bo tego... Nie obserwuj tutaj, bo to tutaj macie bliżej do tej. Cyk, na przykład to, nie? W sumie to też tutaj macie bliżej. Jak to tam wygląda? No. O-o! O co? Halo! Proszę mi tu agresywnie... O, osobniki wydają się agresywne. Do badań należy pozyskać martwego osobnika. Następuje założył obóz. Szykują się do ataku w ciągu kilku godzin. No dobra, czyli nie muszę teraz... od razu na nich uważać. Ale 22? Czemu tak dużo? Zbadano przetwarzanie metalu. Proszę bardzo. Możemy sobie piec zrobić. Oczywiście jak będziemy mieli skałki. To z czasem. Ale możemy też wrzucić nowe badanko. Cyk. Badania. Sieć elektryczna. Tam ktoś lubił grać na instrumentach muzycznych, to może odkryjemy. Będzie miał zabawę przynajmniej ktoś. MLN gotuje. Nawet tutaj zupa. Zwiększył może tą zupę. A to może. Poczekamy też, aż zaatakują nas te prosiaki. No. Kurza. Czy to będzie widać, kiedy ona ten? Za kilka godzin, dobra. Ale mam nadzieję, że to będzie takie ten, ostrzeżenie. Jack osiąga trzeci poziom budowania. Uy, Jack! Mówiłem, że teraz pójdzie burza z piorunami.
Podczas tej katastrofy pioruny mogą uszkodzić struktury i obiekty, razić z rozbitków i zwierzęta lub zniszczyć rośliny. Jeżeli piorun trafi w skład lub schołek, spowoduje znaczne uszkodzenie wszystkich zasobów w środku. Możesz opracować i zbudować piorun ochrony, by chronić obóz. Chodzenie po deszczu jest nieprzyjemne, lecz spanie w przemoczonych ubraniach to prawdziwa katorga. Przebywający na zewnątrz rozbitkowie mają obniżone zadowolenie. Z drugiej strony deszcz świetnie wpływa na rośliny, przyspieszając ich wzrost. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jest źle, ale tylko trochę źle, bo nam przynajmniej przyspieszy tutaj pola uprawne. No, Jack tutaj ćwiczy strzelanie. Dobra. Atak zwierząt. Moment, dobra. Werbuj. Panie Jack, proszę tutaj. Werbuj, proszę tutaj. Pani nowa policjantka, tutaj. Emelin, tutaj. Zapraszam wszystkich. One są te zwierzęta agresywne. Biegną tu przez las. Wyjdą z tej strony. Emelin. Pani nowa? O, dobra, czekajcie. Tu już widzę ich. No, ale... Dobra, atakują. No, no, no. Dobrze, Jack. Odejdź się, zwierzęta. Dobrze. Tam jeszcze biegną. O Jezus, ile tutaj ich jest. Dobra. Ja gdzieś tutaj pobiegły. Oh no! No, no! Też są te agresywne? Ucieczka przed zagrożeniem? Jak uciek... Naraz! Biegnij do nas! Możesz ty mordę. Dobrze. Dobrze. Dobra. Nie, nie, ty już ten. Odwołaj. Dobra, czy ty będziesz... Emelin leczy. Nie, ratuje. Ratuje Simona, który dostał piorunem w czapę. Ale mówię o pechach po prostu. Biedny Simon. Biedny Simon. Dostał w czapę piorunem. No, ale coś się w końcu dzieje, nie? Brak przytomności. No dobrze, no dobrze. To tu jest nowa i naraz to lekarze, nie? A, i poszli spać po prostu sobie. No. O! Obrażenia po porażeniu, przemoczenie. W ogóle jak tam twoje zdrówko? Trwawienia nie ma. Lekki ból. No tam. Przeżyje. Miły spacer, proszę bardzo, już mu się poprawił humor. I może dalej pracować. Simon dostał piorunem w czapę. No trudno się mówi, no trzeba coś, jak trzeba jakoś przeżyć to, nie? Szafę można przenosić? Można, dobra, no to później sobie też przeniesiemy. Przede wszystkim, czy my mamy tutaj dalej batanko na te, o, rośliny mamy. I też ścinanie tutaj. No dobrze. A tutaj proszę bardzo, nowa też. Bardzo ładnie przeszukano. Co tutaj? Odkryła? Nowy zasób, elektronika! No, myślę, że ta elektronika bardzo się przyda na jakichś bardziej zaawansowanych narzędzi. I przyszła żyć. Ja myślę, że sobie tu trochę zwiększymy te racje żywnościowe do powiedzmy 15.
No, ten tu naprawił. Ta tu ciągle coś zbiera. Zachowuje zasoby. A czy ktoś bada nam tutaj... No nie, nie bada. Jak to w ogóle... Bo tam jak te aktywności, bo obserwuj, tutaj były po dwa wszędzie. No tak, Jack buduje, no to nie ten. Tu ma Simon, tylko że on ma budowa, aha. Czyli tu obserw... No dobrze. Dobrze. No ma priorytet bardziej na ten, nie? Ale tu widzę, że... O, zaczyna Jack biec. Poobserwować. Przeszukano ogniwa zasilające. I wielka, lecz potężne źródło energii, służące do tworzenia złożonych urządzeń i broni. Dobrze. Bardzo dobrze. Propsuję nowa. Proszę mi tutaj więcej takich rzeczy wydobywać. A też mam nadzieję, że zaraz odkryjemy jakieś źródło jakiegoś materiału. Nie wiem, czy to będzie to, bo to trochę jak bawełna wygląda, nie? To jak bawełna wygląda? Być może tutaj. I będziemy mogli sobie też zrobić w końcu, no, wyrka porządne tutaj w tych chatkach. A tutaj też dachy trzeba będzie postawić jeszcze. Dobra, to może od razu tak. Dach. Drewno. Przeszukano? A jakiś metal chyba. Czy tam... Nie. Złą stronę, panie kochany. Panie kochany, tutaj to ma być ładnie. Nie róbmy tu fuszerki. Tak? Dobra. Dach. Tu. Budynki. Dach. Cyk. No i wszyscy będą mieli domek jak na kolonii. Co to w ogóle jest to? Odkryto zasób. To jest jakiś chyba blacha, czy co to jest? No tak. Sprawność 5. Ktoś tam dostał awansu, proszę bardzo. A on Jack przyszedł dalej budować dachy. O! A co tu się dzieje? Leją się. Zwierzaki się leją. O, pogonił go. No nie wierzę. Pogonił strusia. Byczek pogonił strusia. Dobra, moi mili państwo, my sobie na tym sobie skończymy odcineczek. Mam nadzieję, że uda nam się później dobudować te budynki. Tutaj ładnie, sypialniane. Tutaj jakąś kuchnię z magazynem na żarcie byśmy zrobili. Bo w przyszłości, z tego co wiem, będą jakieś lodówki też i tym podobne. Tylko to, wiadomo, elektryczność i te sprawy trzeba odkryć. Inne przedmioty. Fajki na dymkowca. Właśnie, mamy też stołu warsztatowego. Ale to myślę, że w przyszłości. No, udało nam się zdobyć nowego członka z załogi tak naprawdę, to więc... Chyba nawet dobrze nam to wyszło. A tak odebrali... O, a co to za ptasior? Mała latająca... I co? Jaszczurka? Nowy zasób. Pikowane warzywa się zrobiły, proszę bardzo. Wegetarianizm. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!